Cześć, mam na imię Michalina. Witaj na moim kanale Kreatywna Intuicja Tarot i Coaching. Każdego dnia czytam tutaj tarota, żeby inspirować, żeby zasiewać w nas wszystkich tak naprawdę ziarno refleksji, szczególnie chyba autorefleksji. Nie przypowiadam tutaj przyszłości, bo uważam, że lepiej samemu ją sobie budować, niż wierzyć, że jest ona gdzieś z góry zapisana i niezależna od nas. I dzisiaj mam nadzieję wesprzeć Cię w odpowiedzi na jakieś pytanie odpowiedzią tak lub nie. Ja nie wiem, jakie pytanie Cię dziś nurtuje, ale pamiętaj, że właściwie sformułowane pytanie jest kluczem do odblokowania właściwej odpowiedzi. Musisz mieć 100% jasności, o co pytasz, bo w przeciwnym razie każda odpowiedź, jakiej ja udzielę, będzie budziła Twoje wątpliwości. Przygotowałam 3 karty na dzisiaj do Twojego intuicyjnego wyboru i z każdej z nich przeczytam odpowiedź tak, nie, i powiem Ci też o wszystkich istotnych aspektach, jakie ta karta podkreśla, które mogą mieć znaczenie z perspektywy Twojego pytania. Z góry dziękuję za wspólny czas oraz za wszystkie lajki, komentarze i subskrypcje. Zestaw pierwszy. Odpowiedzi na Twoje pytanie tutaj udziela Król Kielichów. Ogólne znaczenie tej karty jest bardzo pozytywne. Jest też przesycone takim głębokim emocjonalnym spokojem, równowagą. Dlatego odpowiedź tej karty to takie czułe, dojrzałe tak. Jak każdy król, tak i ten król jest pewny siebie, jest mądry, a ten tu konkretnie jest władcą serca, władcą uczuć. Jest tu wysoka inteligencja emocjonalna, ona wspiera jego mądre decyzje. To jest taka troskliwa, przyjazna energia i dlatego odpowiedzią tej karty jest tak, takie troskliwe tak. I jest ono tutaj związane albo może w jakiś sposób zależne od dojrzałości emocjonalnej, od podchodzenia do sytuacji z równowagą, też być może z dyplomacją. Jest potrzeba jednoczesnej zdolności do współczucia i logicznego myślenia, do zbalansowania serca i rozumu w podejmowaniu decyzji, w odpowiadaniu może sobie na pytania. Przyciągasz dobrą energię wtedy, kiedy od siebie dajesz dobrą energię. Więc ta karta może oznaczać jakąś korzystną, serdeczną, szczerą ofertę, może jakieś zaproszenie, ale może też być taka możliwość, że odpowiedź tej karty brzmi tak, jeżeli to ty najpierw dasz coś od siebie. Jeżeli pytasz o związek, o jakąś relację w jakiejkolwiek sferze życia, niekoniecznie romantyczną, niekoniecznie miłosną, to odpowiedź brzmi tak, jeżeli jest to relacja oparta na jakimś silnym fundamencie, w jakiś sposób jest dojrzała, nie jest czymś przelotnym. Odpowiedź brzmi tak, jeżeli masz wobec tej relacji jakieś zdecydowane, ale też czyste intencje. Król Kielichów może symbolizować lekarza, jakiegoś terapeutę, może artystę, kogoś empatycznego, romantycznego, kogoś uduchowionego. I ten ktoś może przynosić dobrą wiadomość, może przynosić ci coś, co cię koi, może coś, co wzbudza jakieś natchnienie, włączając w to mądrość. Ktoś, kto przynosi mądrość, ale taką też z serca. Mam nadzieję, że jeżeli wybrałeś kartę numer 1, to jej odpowiedź była pomocna. My przechodzimy teraz do zestawu drugiego. A w zestawie drugim odpowiedź na Twoje pytanie udziela karta zadumy. I muszę wyjaśnić, że nie jest to tradycyjna karta tarota. Jest to dodatkowa karta, którą artysta stworzył po prostu w tej konkretnej talii. I według mnie odpowiedź tej karty to ani tak, ani nie. Myślę, że może być jakiś dodatkowy aspekt Twojej sytuacji, którego nie widzisz, a który jest kluczowy, żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie, które Cię nurtuje. Może kończysz, może skończyłeś, skończyłaś już coś, może nastąpiło jakieś ukończenie, i szukasz może już odpowiedzi, wskazówek dotyczących kolejnego kroku. I ta karta według mnie mówi stop, potrzeba chwili zadumy, zastanowienia się, a może potrzeba chwili też odpoczynku. Za szybko chyba myślisz o nowym starcie, za szybko być może zadajesz pewne pytania, a nie wykorzystujesz jakiegoś potencjału tego czasu między etapami, między tym zakończeniem a nowym startem. Ten znak zapytania na karcie to trochę tak, jakby ta karta odbijała pytanie do ciebie, jakby pytała, o co ty właściwie pytasz, albo czy to jest właściwe pytanie to, które zadajesz. Czasem zdarza się w życiu, że odpowiedź mamy przed nosem, a nie widzimy jej, bo właśnie zadajemy niewłaściwe pytanie. Myślę, że ta karta może mówić, że szukasz być może nie tu, gdzie trzeba. Co więcej, ja jeszcze czytam tą kartę jako tak, a nie, bo myślę, że odpowiedź na twoje pytanie może nie być jeszcze dzisiaj jasna, może nie być dziś jeszcze odpowiedzi tak, nie na to pytanie, które zadajesz, a może być też tak, że to ty nie jesteś jeszcze gotów, gotowa otrzymać tą odpowiedź. Może nie byłbyś jeszcze w stanie jej dzisiaj zrozumieć i zastosować z korzyścią dla siebie.
Może trzeba właśnie trochę więcej czasu, żeby ta odpowiedź była możliwa. Może trzeba więcej introspekcji, autorefleksji, medytacji, może modlitwy, może jakiegoś zadumania. Jakby trochę więcej ciszy było potrzeba, żebyś mogła usłyszeć odpowiedź na to pytanie. Takiej ciszy zewnętrznej, ale też wewnątrz ciebie. I jeszcze na koniec jest taka możliwość, być może dla kogoś, może z kimś to rezonuje, że ta zaduma, karta zadumy może być rodzajem wyzwania dla ciebie. Może ta karta odbija pytanie do ciebie, bo narzuca ci wyzwanie i mówi, ty znasz odpowiedź na pytanie, które zadajesz, tylko czy zaufasz swojemu osądowi. Mam nadzieję, że jeżeli wybrałaś kartę drugą, to jej odpowiedź była pomocna. My przechodzimy do zestawu trzeciego. I w zestawie trzecim odpowiedzi na twoje pytanie udziela dziewiątka kielichów. To jest energia przesycona radością, taką lekką radością. Więc odpowiedź tej karty to jest radosne tak. Dziewiątka kielichów przynosi czy podkreśla satysfakcję, szczęście, świetlaną przyszłość, sukcesy, spełnienie. I to jest wszystko coś, na co się zasłużyło i zapracowało. To jest w pewien sposób dar od losu, ale jest tam włożona praca, jest to zasłużone. Czeka cię być może jakieś świętowanie, czekają cię jakieś dobre, przyjemne chwile. Chyba przede wszystkim w swoim towarzystwie, choć nie wyklucza to też innych osób, ale przede wszystkim jakieś dobre, przyjemne chwile w swoim własnym towarzystwie lub w ogóle wewnątrz ciebie, przyjemne chwile wewnętrzne, emocjonalny dostatek, jakiś komfort, dusza w dobrej wibracji, ciało w dobrej energii. Myślę, że jesteś na właściwej ścieżce, że wszystko idzie w dobrym kierunku, jeżeli to jest twoje pytanie, twoje wysiłki przynoszą efekty. Jest właśnie szczęście, radość, ale jest też duma, jest poczucie triumfu, jest spełnienie po ciężkiej pracy, jest dotarcie na jakiś szczyt i może na tym szczycie też moment odpoczynku. Jestem optymistyczne, przepraszam, spojrzenie na przyszłość. Mówiłam o dumie, patrzenie z dumą na to, co się stworzyło, na to, co się osiągnęło. Jest tutaj brak oporu, płynięcie z życiem bez oporu, taka otwartość na wydarzenia życia. Może dlatego, że osiągnięcie jakichś sukcesów, zauważanie efektów swojej pracy buduje poczucie wartości, więc otwartość na wydarzenia życia jest większa, bo jest większa odwaga, że poradzę sobie z tym, cokolwiek by tam to życie nie przyniosło. Jest emocjonalna otwartość, to też z tym związane. Jest kreatywność, jest wachlarz emocji tutaj, przede wszystkim dobrych, pozytywnych emocji. I są zasoby, ale są tutaj też opcje, taka obfitość wyboru, obfitość możliwości. Myślę, że ta karta mówi też uważaj, czego pragniesz, bo to się może szybciej spełniać, niż ci się wydaje. Bądź pewny, pewna, że jesteś gotów na to, czego sobie życzysz, że wiesz, czego pragniesz, że to jest jasne. Jest tutaj jakiś okres wydarzenia, stan wewnętrzny, który myślę, że będziesz długo pielęgnować w swojej pamięci, w sercu. Będzie cię napawał radością zawsze, jak będziesz do niego wracać. I dziewiątka kielichów to jest dobry omen. Dla miłości, dla ścieżki kariery, dla ścieżki duchowej, kreatywnej, tak naprawdę dla każdej sfery życia. Wskazuje też pomyślny czas na rozpoczynanie jakiegoś nowego projektu, na wcielenie jakiegoś pomysłu w życie. Coś, co możesz zrobić już dziś. W jakiejkolwiek sferze życia kluczem jest, żeby to był pomysł czy projekt kierowany sercem. I coś, co możesz wcielić w życie, rozpocząć to już dziś. Mam nadzieję, że dzisiejszy tarot codzienny był inspirujący. Daj znać, co myślisz o takim formacie czytań. Jeszcze raz dziękuję za łapki w górę, za komentarze, za subskrypcję kanału. Dobrego dnia, do zobaczenia.